Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Dzień dobry, to jest Sekielski o nałogach. Ja wszystkich zachęcam z Was do wspierania nas na patronite.pl/Sekielski. Zachęcam do subskrypcji kanału, do komentowania tego filmu, do udostępniania tego nagrania również, bo to też jest dla mnie ważne. Jak masz ochotę oczywiście wziąć udział w tym programie i opowiedzieć swoją historię, to kontaktuj się ze mną przez adres mailowy, który jest podany w opisie tego odcinka, lub przez Instagrama, Facebooka albo nie wiem, TikToka na przykład. Przez Facebooka się Krzysiek do mnie odezwałeś, ty. Dzień dobry, tak. Krzysiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Krzysztof z Warszawy. Krzysiek, kurczę, 27 lat temu przestałeś pić alkohol. Tak, dokładnie 27 grudnia 1995 roku. Co nie znaczy, że to rozwiązało twoje problemy i tak naprawdę jesteś przykładem na to, że sama abstynencja to w ogóle jest... Myślę, że tak. Początek drogi. Znaczy ja wtedy oczywiście, jak byłem wtedy tamtym Krzysztofem, to mi się wydawało, że to już jest super, że po prostu wszystkie najlepsze rzeczy do mnie przyjdą, same dary i tak dalej, no ale tak się nie stało. Ile miałeś wtedy lat, 27 lat temu? Połowę lat trzeźwieję, więc miałem 27 lat. Aha, czyli byłeś bardzo młodym człowiekiem, zwłaszcza na ówczesne czasy. Tak, młodym i jestem pewien, że nie wiedziałem kompletnie, kim jestem. Tak się zaczęła moja przygoda. Z trzeźwieniem czy z piciem? Z trzeźwieniem. A co cię skłoniło do tego, żeby przestać pić? W 90-tych latach to świadomość uzależnień była, no podejrzewam, że na kiepskim poziomie bardzo. To fajnie, że to mówisz, bo teraz tak sobie uświadamiam, Marek, że ja w ogóle, wiesz, na takim desancie trochę byłem, bo u mnie w mojej rodzinie, oczywiście z całym szacunkiem, tych uzależnień jest po prostu było i jest co niemiara, więc trochę byłem na desancie, trochę byłem osamotniony z jakąś wiedzą. Ale to wiele rzeczy się na to składało. Jedna na przykład była taka, że pewnego razu jak po prostu siedziałem w ubikacji na sedesie, to znalazłem na pralce test baltimorski i jak go rozwiązałem, to wyszło, że mam tam, wiesz, 10 na 10, że jestem alkoholikiem, a że byłem w takim doświadczeniu wtedy, że wszystko, jakby wszystkie winy brałem na siebie, więc nie było mi trudno, żeby się przyznać wtedy samemu przed sobą, że mam problem. Ale co ciekawe, jak pytałem się później żony teściowej, bo tam w trójkę mieszkaliśmy z naszym dzieckiem, to nikt nic nie wiedział o tym teście. Także po latach myślę, że nie, od razu to do mnie doszło, że tak siła wyższa zadziałała. Po prostu. Długo piłeś? Od kiedy zacząłeś pić? Ile miałeś lat? To znaczy pierwsze zlewki, pierwsze resztki spijałem już tam na rodzinnych imprezach, jak miałem jakieś 10-12 lat. Zakradałeś się do stołu, tak? Pańskiego? My wszyscy żeśmy tam szybko podbiegali, jak gdzieś starsi wychodzili na chwilę od stołu tego głównego z wódką i z jedzeniem. I właściwie to taka rywalizacja była między siostrami ciotecznymi i braćmi. Nie chcę tam oczywiście nikogo z rodziny piętnować, ale jakoś tak pamiętam, że podbiegaliśmy szybko, żeby oni nie zauważyli i wypiliśmy te resztki wódki. No i co się działo takiego, że postanowiłeś przestać pić? Znaczy tak, sam z siebie myślę, żebym jeszcze to pociągnął, przynajmniej tak mi się wydaje, ale miałem migotanie przedsionków serca i byłem u pierwszego, drugiego, dziesiątego lekarza i wszyscy mi mówili, że albo mam serce 80-latka, albo już mam mięsień sercowy zdegenerowany i że długo nie pożyję, więc no, to była taka ostra konfrontacja z tym problemem. A jak to się u ciebie objawiało? No miałem po prostu raz na 2 tygodnie, czasami raz na tydzień miałem taki, raz w miesiącu średnio, raz na 2 miesiące miałem taki długi epizod migotania przedsionków serca, czyli normalnie jak serce bije takim rytmem, wiadomo, to moje serce tak biło jakoś tak, no jakby mi chciało wyskoczyć po prostu z piersi. I co, lekarze zaczęli to łączyć od razu z alkoholem, czy to... To znaczy jeden jakoś powoli wychodziło. Jeden przy końcu tak, to połączył i nawet mi to napisał na papierze. Znowu fajnie, że akurat takie pytanie zadajesz, dzięki. Bo być może właśnie to też było tym takim, wiesz, czymś, co przeważyło. Bo ja wtedy bardzo byłem niepewną osobą taką i polegałem na autorytetach, a lekarzy to już po prostu kochałem.
jak tylko jakiegoś lekarza widziałem, to już mu wierzyłem bezgranicznie, co też pewnie dobre było dla mnie, ale ten ostatni, jak zapytałeś do tematu, wracając ściśle, to właśnie mi napisał nawet na kartce, a ja zawsze miałem coś takiego i mam, że przywiązuję wagę do słowa pisanego. On tam napisał, że mam zakaz w ogóle picia. Pewnie nie mógł nawet czegoś takiego napisać, ale on to napisał. I to było dla mnie dobre, bo ja pomyślałem faktycznie, że trzeba coś z tym zacząć robić powoli. A pijesz tak ostro? Tak rzeczywiście do odcięcia? Myślę, że tak, dlatego że już nie tam nie zliczę, ile razy mi się film urwał. No wiadomo, że się nie ma czym chwalić, ale tak było, że potrafiłem samochód zostawić gdzieś obok domu, w którym mieszkaliśmy, bo tam były niedaleko pasy i po prostu zostawiałem w takiej mniejszej osadzie ten samochód na pasach, w ogóle z otwartymi drzwiami. Potem dopiero jak, wiesz, budziłem się, to sobie przypominałem, że gdzieś ten samochód zostawiłem nie tam, gdzie trzeba. Zostawiłem samochód na pasach, obudziłem się i oczywiście sobie przypomniałem, że coś z tym samochodem nie tak zrobiłem i on miał pootwierane, wiesz, wszystkie drzwi. To był taki wartburg dwusuwowy i po prostu takie robiłem rzeczy. Ale nie powiem, że mnie odcinało, tylko powiem, że sam się odcinałem, bo to były moje decyzje. Ja po prostu się odcinałem. Piłem tak, że, wiesz, jak już miałem, ja piłem głównie piwo, 99,9%. Procenta tych wszystkich alkoholi przeze mnie wypijanych to było piwo, bo też wiadomo, tłumaczyłem sobie wtedy, że to nie jest alkohol, tylko jakiś tam napój. No i to też tak było, że jak piłem powiedzmy czwarte, to gdzieś przy szóstym już odstawiałem to szóste bezwiednie czy siódme, a już byłem przy jedenastym, tak? I gdzieś tam przy piętnastym to gdzieś tych piw takich niedopitych było, wiesz, więcej, a potem to już po prostu była ciemność, wiesz, i budziłem się, wiesz, z ogromnym poczuciem winy, z ogromnym, wiadomo, kacem. Biegłem do kuchni, wypijałem cały czajnik tej takiej wody, która tam była w tym czajniku i miała taki smak do dzisiejszego dnia, pamiętam, niefajny. No i tak było, że wiesz, nie oszczędzałem się. No i jak usłyszałeś już, jak przeczytałeś tak naprawdę tą diagnozę swoją, tak, ten powód tego, tych migotań, to pamiętasz z tego okresu, jak się czułeś wtedy? Jak się czułem? Trochę taki wyrok śmierci, nie? Nic nie czułem, bo ja pierwsze emocje to ja poczułem gdzieś około 38 roku życia, ale pamiętam, że z pewnością byłem piekielnie, jak na tamte moje warunki odbioru emocji, wystraszony. Piekielnie. Po prostu jak doszło do mnie, zwłaszcza, że córki nie będę mógł, na córkę patrzeć jak rośnie, bo ogromnie ją kochałem i oczywiście, że zawsze ją będę kochał, tak jak teraz. Ale wiesz, zdałem sobie sprawę po prostu, że nie będę mógł patrzeć, jak ona wzrasta. No to było. To ile ona miała lat wtedy? No wiesz, urodziła się w 92, więc gdzieś miała kilka latek. I też potwornie się czułem, te lęki, wiesz, takie ze mną były, że no, że umrę i koniec. Mam 27 lat, nie wiem nic o życiu, tak bardzo chcę żyć. A tu wiesz, koniec, za chwilę zapadnie kurtyna i już wiesz, to wszystko, co bym chciał tam zrobić, te marzenia, które chciałbym spełnić, jakieś wszystkie te rzeczy, jak się ma tyle lat, wiesz, tam 20 parę i to jest takie normalne, wiesz, chyba uniwersalne u wszystkich ludzi, że każdy o czymś tam marzy, nagle się okazało, że koniec, za chwilę będzie koniec i to już wszystko, już całość. Trochę się śmieję teraz z tego, wiesz, bo już jestem zupełnie w innym doświadczeniu, ale tak było, że byłem potwornie zalękniony. No i jaki miałeś pomysł na siebie wtedy? O, super pytania naprawdę zadajesz, dzięki. Serio. Wiesz co, jaki pomysł miałem? Ja z tych uwag sobie wytnę jakiś taki promocyjny materiał, jeżeli po każdym pytaniu oczywiście będziesz mówił, że to jest super. Spoko, pytanie. No. Nie ma sprawy. Jaki miałem pomysł na siebie? To wiesz co, ciężko było wtedy z tym pomysłem mi, bo ja tak się już, wiesz, od wielu, wielu lat nie zastanawiam w takich kategoriach, jaki miałem pomysł, ale pamiętam na pewno, że był jakiś taki mentor obok mnie, który oczywiście walił w szyję. Chociaż co ciekawe, dużo mi pomógł później. Także alkoholicy, tacy, którzy nie trzeźwieją, też są pomocni bardzo. Bywają, przynajmniej w moim przypadku tak jest. Mhm. A ty wziąłeś tych alkoholików co, z meetingów, na terapię poszedłeś? Nie, no gdzieś tam. To był w tych latach, w tych początkach lat 90., jak jeszcze waliłem alkohol i w tych latach po 95, kiedy już nie piłem, to wiesz, ja byłem potwornie samotnym człowiekiem. Myśmy tak żyli, wiesz, odcięci byliśmy właściwie. Ja byłem poróżniony z rodziną, wiesz, kontaktowałem się z nimi bardzo rzadko. Z kolei moja żona preferowała i była właściwie w takim układzie rodzinnym, razem z teściową tam byliśmy, że właściwie tej rodziny też nie było i myśmy tak, wiesz, wegetowali właściwie sami. I ci ludzie po prostu przychodzili do sklepu, który ja tam prowadziłem na placu.
I wiesz, i to byli klienci, których poznawałem, więc Andrzeja poznałem stąd, że kupował alkohol i pił. Także on na pewno był takim kimś, kto mówił mi mądre rzeczy, ale mnie nie zachęcał do zdrowienia. Natomiast to była paradoksalnie pierwsza mądra osoba, którą w życiu spotkałem i którą darzyłem jakimś takim, wiesz, że słuchałem go, bo on mówił rzeczywiście tak życiowo ciekawe rzeczy. Ale był takim, tak, Andrzej był jakby takim, kurczę, ja nie wiem, czy on sobie po prostu zdawał sprawę, Marek, wiesz, z tego, że on, mimo że nie trzeźwiał i on nadal nie trzeźwieje i że pił, tak czuję teraz, że tam były takie jakieś komunikaty, wiesz, nie wprost, wiesz, jakoś współgraliśmy, tak, jakoś rezonowaliśmy razem, że on też mi uchylił trochę, wiesz, kielicha z tą mądrością i myślę, że dzięki niemu też jakoś gdzieś też, kurczę, no, to taki paradoks, niewerbalnie jakoś to mogło się, wiesz, między nami dziać, że jakoś ja się zacząłem budzić troszkę. W każdym razie, jak jeszcze miałem pomysł, no, dodając jeszcze do tego opisu, jak żyliśmy rodzinnie tam w Międzylesiu, to dodam jeszcze, że potwornie byłem skonfliktowany regularnie, wiesz, z żoną, myśmy żyli jak pies z kotem, potrafiliśmy się tam nie odzywać do siebie, wiesz, przez 2 miesiące i gdzieś tam chodziliśmy po tym domu. Później był, wiesz, jakiś okres taki, że było super, potem znowu był miesiąc, 2 miesiące, żeśmy się do siebie nie odzywali. Ja byłem rzeczywiście, wiesz, w tych zachowaniach, no, bardzo gwałtowny i ją krzywdziłem, ale ona też krzywdziła mnie, to tak jakoś było, wiesz, jakoś tak było obopólnie tylko, wiesz, ona nie piła. I myślę sobie, że te też nasze takie, ta walka nasza też doprowadziła do tego, wiesz, że ja miałem coraz więcej tych migotań, coraz gorzej się czułem, coraz większy miałem zamęt w głowie. Wiesz, często jak się budziłem, to ja po prostu czułem, że ja jestem szalony, wiesz, po prostu w głowie, nie wiem, miałem coś takiego, że czułem, że oszalałem, no i to jest permanentny stan szaleństwa. I to było straszne, ja, wiesz, tak, w taki embrion się wtedy, wiesz, często, wiesz, się skulałem. I w tej głowie miałem takie, wiesz, jakby, nie wiem, z jednej strony jakby słyszał jakieś, wiesz, jakąś muzykę patetyczną do tego dramatu mojego i mojej rodziny oczywiście, a z drugiej strony, no, no gdzieś, wiesz, no umierałem po prostu wtedy, umierałem, no piłem, nie mogłem przestać, czułem potworne poczucie winy. Oczywiście, że sobie obiecywałem, że już przestanę, po czym, jak oczywiście robiłem to też wtedy, kiedy już nie mogłem pić, tak? I na przykład podbiegałem już wtedy do okna na parterze i wyżygiwałem to, wiesz, co ze mnie chciało wyjść. I wtedy byłem tak struty, że przez ten dzień, dwa obiecywałem sobie, że nie będę pił, ale potem trzeciego dnia oczywiście wracałem do tego picia. I wiesz, całe to odium, cała ta atmosfera, wiesz, jak my się wszyscy tam czuliśmy, te wszystkie awantury i to, jak ja się też czułem, no nieuchronnie, wiesz, gdzieś tam, tak to teraz, wiesz, widzę, to prowadziło mnie po prostu do tego, że coś trzeba z tym zrobić, no. Ale to nie był plan, wiesz, taki, że ja sobie zaplanowałem, nie wiem, na pół roku przed 27 grudnia 95, że ja, wiesz, mam taki plan, że tutaj, wiesz, zrobię tak i przestanę pić. To ja jestem w stanie teraz, jak już dojrzałem w większości moich warstw, bo myślę, że jeszcze całkowicie nie dojrzałem, także zawsze jakaś praca jest, wiesz, do wykonania, z tego się cieszę, ale to teraz jestem w stanie układać jakieś plany, a wtedy to, wiesz, to była jakaś wariacja, no, jazda bez trzymanki na jakimś chłopskim wozie, wiesz, który pędził z 60 na godzinę, te konie, wiesz, ktoś tam, tak to widzę symbolicznie, trochę ja trzymałem te lejce, trochę moja żona, kłóciliśmy się, kto ma trzymać, wiesz, tam ktoś spadł z tego wozu, wiesz, i tak dalej, no. No i nadszedł ten rok 95. Ja mogę powiedzieć też, jak to było. No powiedz, po prostu. Po prostu poszliśmy z wizytą do takiego Krzysztofa. Nie podam jego danych, bo chcę zachować po prostu dla niego szacunek. To mu się należy, jak każdemu człowiekowi. No i po prostu siedliśmy gdzieś tam na działce u nich, tej tak zwanej działce ROT. Wypiliśmy tam trochę wódki, trochę jakiegoś wermutu, oczywiście ciociosan, jak na tamte czasy. I jak wróciłem do domu, to gdzieś koło 12 czy 1 w nocy dostałem takiego migotania przedsionku serca, jak jeszcze nigdy więcej. No po prostu myślałem naprawdę, że moje serce za chwilę mi wyskoczy z piersi. No i to był ten moment, po prostu, kiedy się zatrzymałem z piciem. I co, przestałeś pić tako? Tak. Ze strachu? Myślę, że ze strachu, tak. Myślę, że gdzieś tam jakiś miałem jednak dostęp, wiesz, do emocji. Gdzieś jakaś stróżka była, jakiś, nie wiem, tunel gdzieś,
który mnie łączył z moim wnętrzem, bo ja oczywiście mówię o sobie nieprzytomnym, wiesz, zasypanym programami jakimiś instrukcyjnymi, wzorcami, ale gdzieś w środku był ten Krzysztof, wiesz, i kurczę, to mnie tak porusza, wiesz, jak teraz to mówię. No, ale wtedy, wiesz, nie poruszały mnie takie rzeczy. Natomiast gdzieś złapałem ten kontakt z tym Krzysztofem i udało się zatrzymać. To mogę na pewno powiedzieć, że udało się zatrzymać. Ten Krzysiek, o którym przed chwilą powiedziałem, nie żyje. No, on się po prostu zapił, wiesz. Ja go widywałem tam u nas w tym Międzylesiu, wiesz, na tym przystanku, jak tam sam biedny siedział z tą butelką. I pewnego dnia po prostu, wiesz, się zapił. Także jego już nie ma. Ale ja tu jestem i też w jakiś sposób, bo to był dobry człowiek. Mogę też o nim, chociażby o nim na przykład, mogę też coś dobrego powiedzieć. To był dobry chłop, Krzysiek. Rozumiem, że terapii nie zacząłeś wtedy żadnej. Znaczy był taki pomysł i byłem nawet w Międzylesiu w szpitalu kolejowym w takim prywatnym ośrodku, ale po tej sesji jakoś nie bardzo dobrze się tam poczułem z tą panią po prostu, bo ja zawsze zwracałem uwagę później, jak już szukałem tej terapii, wiesz, żeby był jakiś synchron między mną a tą osobą i wtedy jakoś tak po prostu niekomfortowo bardzo się poczułem po tym, jak to wszystko opowiedziałem, że ona mnie zachęcała była, że ona mnie zachęcała, ale ja tam nie wróciłem. I pierwszą terapię dopiero gdzieś zacząłem około 2003 roku. Państwowo przez... Czyli co, 8 lat siedziałeś na tyłku, na takim dupościsku? Tak, tak, 8 lat miałem ten muszk taki, wiesz, no jakby to powiedzieć, rozmiękczony jakiś taki, wiesz, przez to picie. I taki, wiesz, pozbawiony pewnie różnych jakichś cennych tam minerałów, pierwiastków. I rzeczywiście, znowu, wiesz, fajnie, że to powiedziałeś, bo mnie to jakoś, wiesz, fajnie kierunkuje w tym, co opowiadam, że miałem takiego korepetora, wiesz, gdzieś tam kilka lat po tym, jak się zatrzymałem z tym piciem i kompletnie mi ta nauka nie wchodziła. No mówię ci, po prostu byłem tak, wiesz, zdegradowany, wiesz, biologicznie, umysłowo tym piciem, że po prostu, wiesz, nie dochodziły do mnie w ogóle, nie byłem w stanie przyswajać nic, wiesz. To wszystko jakoś mi wypadało z tego umysłu, wiesz. Gdzieś jakieś miałem napisać, wiesz, opowiadanie, a zawsze byłem w tym świetny, wiesz. I teraz już jak jestem zregenerowany od lat, to cały czas mam lekkie pióro. A wiesz, a wtedy Marek po prostu, no, patrzyłem w kartkę i ja orzeł, taki zawsze na polskim, wiesz, byłem pierwszy. Tam, wiesz, jako prawa ręka nauczycielki od polskiego, pani Laudon. I wiesz, i patrzyłem w tą kartkę, nie wiedziałem, pisałem jedno zdanie i skreślałem, darłem kartkę, nie byłem w stanie po prostu w ogóle pisać nic. Tak to wyglądało. No, życie z tobą, podejrzewam, w tym okresie nie mogło być przyjemnym doświadczeniem. Tak, zgadzam się z tobą w 100%, nawet 125%. Że byłem, wiesz, ten mój charakter tamtejszy, tameczny, nie wiem, czyli ten człowiek, którym wtedy byłem, z tym charakterem, o którym teraz mówimy, był ciężkim człowiekiem, tak. Ja, chociaż to też było takie, wiesz, paradoksalne, bo ja byłem takim aniołem, a z drugiej strony diabłem, wiesz, nie było w ogóle jakby między tym środka, nie było żadnej przestrzeni, ziała dziura, nie? Ja byłem tą dziurą, nie? I potrafiłem, wiesz, mieć takie zachowanie naprawdę, że to dobro, wiesz, dawałem, I to się spotykało, wiesz, z jakimś odzewem i było fajnie. Ale jak czasami jakaś śrubka mi się odkręciła po prostu, wiesz, to faktycznie to no ten diabeł, wiesz, we mnie wstępował i z całą pewnością kobieta, z którą wtedy byłem związany węzłami małżeństwa i w ogóle życiowo po prostu byliśmy ze sobą związani jako partnerka i partner, no to miała na pewno ze mną bardzo ciężki kawałek chleba, przyznaję. Wcześniej jak się poznaliśmy, to opowiadałeś o tym, że jakby to alkoholowe dno było pierwszym dnem, ale nie ostatnim wcale. Tak, tak. To znaczy, to doszło, ja jestem tego świadom od kilku dobrych lat. Ja tego wcześniej nie zauważałem. Teraz się cieszę, że to zauważam. Więc faktycznie pierwsze dno to było to alkoholowe, a drugie dno to było takie, że pewnego dnia wstałem z łóżka, to był rok około 2007. I nagle, tak po prostu nagle... Czyli już 12 lat abstynencji. Tak, i po 2 latach terapii państwowej w ośrodku interwencji kryzysowej po prostu tak
Byłem taką myślą, bo teraz to ja mam myśli, a wtedy byłem myślą po prostu jedną taką ogromną, żeby sobie wbić nóż w brzuch. To było tak, wiesz, po prostu nagle już, miałem już dosyć, wiesz, siebie dosyć życia. Z czym sobie nie radziłeś? Słucham? Z czym sobie nie radziłeś? Myślę, że ze sobą przede wszystkim, bo jestem tego nauczony, że zawsze trzeba, wiesz, brać tą odpowiedzialność za siebie i nie obarczać innych ludzi, ale też jest tak, że byłem w takim, a nie innym układzie rodowym, rodzinnym, w systemie rodzinnym i ten system był dla mnie też okrutny po prostu. To wiem od jakiegoś czasu i oczywiście, że ja byłem głównym architektem tego, że pewnego dnia, tak jak mówię, wstałem z łóżka i chciałem popełnić samobójstwo. Natomiast bardzo w dużym stopniu też, w cudzysłowie oczywiście, pomógł mi w tym mój system rodzinny. Plus oczywiście te transpokoleniowe, wiesz, transgeneracyjne wzorce, którymi wtedy jeszcze, mimo 2 lat terapii państwowej, byłem przepełniony. A jak ta terapia przebiegała, powiedz mi? Pierwsza? Bo ciekawe jest to, znaczy ta druga, bo ciekawe jest to, że mówisz, że w momencie, kiedy jesteś już 2 lata na terapii, jakby pojawia ci się coś tak z super. Drugiego bieguna, nie? Super. Jak zawsze dajesz duży komfort. Bardzo dziękuję, Marek. To znaczy, to było tak, że ta pierwsza terapia, ona się po prostu nie udała. No, ta babka nie miała superwizji. Dzisiaj, jak z kimś rozmawiam, ktoś mnie pyta o to, to zawsze mówię, idź tylko do tego psychoterapeutki czy psychoterapeutki, którzy mają własną superwizję. Czyli taka osoba idzie jakby do swojego własnego psychoterapeuty czy psychoterapeutki i pracuje ze sobą. Tak? I w ten sposób ta osoba jest czysta, po prostu nie zrobi ci krzywdy. Natomiast było to tak, że pani Ania nie miała tej superwizji. To był państwowy ośrodek, oni najpewniej tam pieniędzy nie mieli na tą superwizję. I bardzo dużo mi pomogła, bardzo dużo. Ja naprawdę, jak byłem u niej na początku, to taki szok w ogóle przeżywałem, że ktoś mnie słucha, że ktoś mnie nie krytykuje, nie przerywa mi, że w ogóle daje mi mówić, nie mówię mi za chwilę, że jestem jakiś głupi czy coś. Natomiast teraz to wiem, że z racji braku tej superwizji u niej, to nie wyrobiła się też po prostu przy końcówce, w drugim roku. I zaproponowała mi coś takiego, że będziemy jakieś listy pisać, jak skończę. A tego nie wolno zrobić po prostu, bo terapia jest, jak sam pewnie wiesz, na sesji, w tym gabinecie z tą osobą, kończysz terapię i żeby to miało ręce i nogi, przede wszystkim miało mi to służyć i żeby było profesjonalne i skuteczne dla mnie, no to żegnamy się i więcej po prostu się nie będziemy widzieć, prawda? Więc jak gdzieś z tej mojej samotności wtedy, wiesz, z tego braku dostępu do emocji, ja nie wiedziałem, jak się czuję, smutek, wiesz, nawet złość. Po prostu najpierw działałem, a potem ponosiłem konsekwencje, tak? Natomiast, no, zakochałem się w tej kobiecie. Po prostu się zakochałem i ja się dzisiaj, wiesz, ja dzisiaj siebie rozumiem. To była bardzo fajna babka, młoda, ale wiesz, miała poukładane w głowie, bardzo urodziwa, bardzo taka życzliwa, wiesz, z takim zacięciem, wiesz, takim ideowym, terapeutycznym i się zakochałem i no to się nie mogło po prostu udać. No nie mogło. I później, wiesz, jak wstałem z tego łóżka i już o tym opowiedziałem, co chciałem zrobić, no to się zastanawiałem, kurczę, no pójdę drugi raz, bo oczywiście taki pomysł ratunkowy przyszedł, że jeszcze raz, żeby spróbować, ale no czułem, wiesz, bardzo byłem znowu taki zalękniony, wiesz, taki miałem myśl, przede wszystkim ja myślałem, ja nie czułem, tylko ja myślałem i te myśli mówiły do mnie tak, no pójdziesz tam znowu i się to powtórzy. Więc po namyśle, znaczy jeszcze się cofnę na chwilkę, najpierw ta część mnie zdrowa, bo ja miałem tą zdrową część, bo inaczej bym tu nie siedział, ta część mnie zdrowa, ta, która jeszcze we mnie była, ta zdrowa, ja dzięki niej powyrzucałem, wiesz, te wszystkie noże, poszedłem na jakiś długi spacer, wiesz, rozchodziłem to na chwilę, ale byłem dalej z tą obsesją, wiesz, żeby się zabić. I po głębokim namyśle podjąłem taką decyzję, dzięki której też tu siedzę, że pójdę na terapię, ale płatną, nie państwową. Ponieważ ja wtedy, wiesz,
Nie miałem żadnych przyjaciół, bliskich ludzi, ale też sam dla siebie nie byłem przyjacielem, ale pieniędzy mi nie brakowało. Miałem bardzo dużo pieniędzy. Może to i dobrze. Więc po prostu sam ze sobą się umówiłem, że jak mi ta druga terapia nie pomoże, to wtedy na spokojnie po prostu ja będę mógł się, wiesz, zabić. Tak? Już będę wtedy wiedział, że nic nie jest mi w stanie pomóc, tym bardziej ja sam sobie. No i udało się. Udało się po prostu. Zawitałem do Eli, do szanownej pani Elżbiety Kaniewskiej, psychoterapeutki w formule Gestalt. W 2000, to było 7 gdzieś w sierpniu. I od tego powoli, powoli zaczęły się wszystkie najlepsze w moim życiu rzeczy. Że ja mogę dzisiaj powiedzieć, że mam dobre życie. Że wiesz, mam dobre życie i właściwie wyszedłem z tego doświadczenia, tego cierpienia przeogromnego. Ja już w tym doświadczeniu po prostu nie jestem. A co tam się zadziało takiego dobrego? Zalą? Jezu, to 14 lat trwało. Ja czasami tak żartem mówię, jak opowiadam o tym komuś, że no, że byłem tak pojebany, tak? 14 lat po prostu mi zajęło, żeby się przepracować gruntownie i żeby dojść do jakiegoś normalnego życia. Ale z takich rzeczy, wiesz, żeby odpowiedzieć jakoś też na twoje pytanie, to z takich rzeczy, powiedzmy, na krótko tak do głowy mi przychodzi. To się zadziało na pewno coś takiego, że trafiłem na osobę mega profesjonalną, osobę z ponad 20-letnim doświadczeniem, wiesz, wręcz bojowym bym to nazwał, tak, z pracy z klientami różnorodnymi, z wyjątkową osobą. Po prostu tak się tego bałem, że jak znalazłem stronę internetową, gdzie było napisane, że to jest gestalt, tak jak w tej mojej pierwszej psychoterapii, bo się tego dowiedziałem, zależało mi, żeby to był też gestalt, to jak gdzieś tam oni mieli, wiesz, spis tych terapeutów, to ja jakoś na ślepo wybrałem. Ja nawet nie wiedziałem, że do Eli trafię. Po prostu nie chciałem się kierować wyglądem, wiesz, niczym, bo się miałem te lęki, wiesz, byłem zalękniony, że się znowu zakocham albo coś takiego się stanie. To była taka bardzo głęboka, z czasem zrobiła się z tego bardzo głęboka więź, relacja, taka zdrowa, terapeutyczna, ale też ludzka. I mogę powiedzieć, że, bo jakieś jeszcze tam robiłem peregrynacje, szukałem, byłem tu, byłem tam, tu mi nie przypasowało, tam do kogoś zadzwoniłem, ktoś mi powiedział, że jest zajęty, bo ma teraz klienta i odebrałem to do siebie, że jakiś ma tam głos taki, wiesz, nie ten. Ale z Elą od samego początku czułem, wiesz, że jak to powiedzieć? No wiesz, że po prostu nadajemy na tych samych falach. Myślę, że dlatego u niej zostałem, ale też popełniłem straszną głupotę za chwilę, bo związałem się z taką dziewczyną mniej więcej 2 miesiące i oczywiście poczułem się uzdrowiony. Gdzieś tam z nią byłem. Z tą miłością. Tak, ja myślę, że to nie była miłość. Ja myślę, że to oczywiście, wiesz, dobrze, że mówisz miłość, tak? Ale teraz myślę, że to nie była miłość. Gdzieś tam z nią byłem i oczywiście nagrałem się Elinę sekretarkę, że już jest wszystko okej, okay, że bardzo dziękuję. Po czym dostałem taki wpieprz po prostu, który sam na siebie, wiesz, sprowadziłem, że rozstałem się oczywiście, bo to się nie mogło udać. To się wszystko rozleciało z wielkim hukiem. I pokornie wróciłem do Eli. I Ela była tak w ogóle, wiesz, osobą, jakby to nazwać, to naprawdę, wiesz, to jest jakiś taki meta poziom, wiesz, to się wymyka, wiesz, tak. Nie umiem tego oddać, ale no, klasa ogromna, terapeutyczna i ludzka, bo ona mnie oczywiście przyjęła. Nic złego mi nie powiedziała, że zniknąłem na kilka miesięcy, ale jak już kończyliśmy sesję. No terapeuta na szczęście nie jest od tego, żeby się obrażać na swojego klienta. Masz rację, wiesz. Natomiast ja jakby sięgam do przyszłości i patrz, wykopałem coś takiego, że ja tamten wtedy, wiesz, tak myślał, że... Nie no, z poczucia winy po prostu, nie? Tak, bo teraz tego nie mam, ale trochę jak opowiadam, wiesz, jakby jak się cofam, to jest też dla mnie fajne, ciekawe. W przeszłość to widzę, że wyciągam stamtąd siebie też takiego, jakim byłem, no nie? No i na koniec Ela, wiesz, mi mówi, panie Krzysztofie, bo wtedy byliśmy na pan pani, bardzo się cieszę, że pan do mnie przyszedł.
Ale to było niefajne, że pan przestał przychodzić. Ja bardzo pana proszę, żeby pan tego więcej nie robił, bo jak to się powtórzy, to po prostu nie będzie mógł pan do mnie przychodzić. Ja wtedy panu dam, będę, przekażę pana do kogoś innego, jeśli pan będzie chciał. No i wiesz, bardzo dobrze, że mi tak powiedziała. Bardzo dobrze, bo ja wiesz, no ja potrzebowałem wtedy, żeby ona tak do mnie powiedziała. I to mnie też jakoś ustawiło, wiesz, w pionie. Ja potrzebowałem tego. Na pewno nie potrzebowałem, żeby ktoś mnie krzywdził. Na pewno nie potrzebowałem, żeby ktoś na mnie krzyczał, tykał mnie, wiesz, uderzał mnie czy mnie bił. Ale wiesz, ale takie komunikaty dojrzałe, zdrowe, no tak, oczywiście, że to przyjąłem bezwzględnie, bez gadania. Nigdy więcej już mi się to nie zdarzyło. A co się z twoim życiem osobistym wydarzyło przez te 20 parę lat? Przez 20 parę lat? To już słyszę, że już chyba to małżeństwo twoje to nie wytrwało, zakładam. 12 lat, między 92 i nie pamiętam, którym, jak się skończyło. Z moim życiem jest tak, że ja oczywiście nie powiem tobie, że ja nie mam problemów. Bo ja mam problemy. Na przykład teraz mam, mam mieszkanie zagrzybione. No zdarza się, tak? Ale oczywiście, wiesz, to nie są takie problemy, jak miałem wtedy. Jak tutaj opowiedziałem wcześniej o tych czasach, wiesz, dawnych, tak? Wtedy, jak powiedzmy zachorowałem pewnego razu, tak około właśnie 2006 roku, no to wiesz, zdezorganizowany byłem kompletnie. Wiesz, ja, wiesz, najpierw miałem zapalenie tam, wiesz, coś z nosem, później z gardłem, później przeszło mi na odskrzela, później na płuca, więc jakby, no kompletnie byłem nieprzytomny. Nie potrafiłem, wiesz, powiązać, wiesz, tego, co się dzieje, faktów żadnych. W tej chwili, jak mnie pytasz o moje życie, coś, co się z moim życiem, wiesz, zdarzyło, to no, oprzytomniałem. Na pewno mogę to powiedzieć, że oprzytomniałem, że to, co sobie cenię niezwykle, wiesz, z pracy z Elą przez te 14 lat, to, że ja się uważam za przytomnego człowieka. Wiesz, nauczyłem się siebie, bo uważam, że przede wszystkim to się siebie trzeba nauczyć, a nie wiesz, innych ludzi, bo to jak ktoś tak robi, ja pewnie tak robiłem, to w ogóle jest skazane po prostu na porażkę. Trzeba brać za siebie odpowiedzialność, wiesz, i różnie czasami, wiesz, z życiem moim bywa, bo tak jak powiedziałem, miewam problemy, no ale to już nie jest ta jazda wozem chłopskim 60 na godzinę i że tam sobie wyrywamy lejce i ktoś spada z tego wozu, wiesz, i tak dalej. No nie, nie. Mogę też powiedzieć innym symbolem, że to już nie jest ta wojna, wiesz, to już nie jest tak, że nagle, wiesz, jestem w okopie, gwizdki, atakujemy, bitwa pod Verdun, tak, i tam powiedzmy ginie tam powiedzmy ileś tysięcy ludzi, nie? W tym ja na przykład mogę zginąć. No to już czegoś takiego nie ma. No nie. Umiem się zatrzymywać. Nawet jeżeli coś ważnego do mnie nie dociera od razu, to dotrze do mnie, wiesz, prędzej czy później. Dobrze na przykład czytam siebie od środka. Wiesz, plus jak gdzieś wejdę w grupę, gdzieś wejdę, wiesz, w jakieś miejsce, gdzie są ludzie, doskonale dzięki moim kolegom i koleżankom i z kolei szanownemu panu Rafałowi Dziopie, który jest też terapeutą gestaltowskim i u którego zrobiłem grupę DDA-DDD i gestalt, dwie pod rząd, to doskonale, wiesz, potrafię jakby, dociera do mnie co ludzie, wiesz, mówią do mnie, tak? To nie jest tak jak kiedyś, że ktoś do mnie mówi i ja dalej robię jakieś głupie rzeczy, a potem się dziwię nagle, że jestem sam jak palec, tak? I że, wiesz, potrzebuję z kimś pogadać, to około 2012 roku było. Zaglądam w telefon, a tam, wiesz, mam telefon do dentysty, do urzędu skarbowego i do jakiegoś gościa, którego w ogóle tak naprawdę nie znam, tak? No to w ogóle nie ma czegoś takiego. Jestem otoczony ludźmi, na pewno ludzie nie uciekają przede mną, nie mam jakichś, wiesz, w relacjach jakichś, nie wiem, katastrof, że nagle jakieś tąpnięcie, wiesz, i nie ma tych ludzi, rady boskie, co tam się dzieje, no nie, no. Na pewno mogę też powiedzieć, że ten rozwój, ten rozwój, w którym byłem w tym doświadczeniu, jest możliwy w części dzięki temu, że poukładałem dobrze ego moje, względnie dobrze mam poukładane ego, ale Marek bez siły wyższej ani rusz. Ja oczywiście jak byłem tam znowu gdzieś
bo ja długo, długo do mnie ta siła wyższa nie docierała. Jak gdzieś pamiętam, gdzieś rok 2000, nawet chyba 9 czy 8, ja byłem na mitingu i tam dotarliśmy miesięcznie, wiesz, do tego kroku. O rany, jak ja się wściekłem tam wtedy, wtedy już miałem dostęp do emocji. No co mi tu będą wyjeżdżali z jakąś siłą wyższą? Niech w ogóle się ode mnie wszyscy odwalą, tak? Co, ale co to w ogóle jest? Co, jaka siła wyższa? Nie ma nic takiego. Jestem ja, wiesz. No oczywiście, że jest. Natomiast do tego doszedłem gdzieś od roku, zacząłem od tego dochodzić gdzieś koło 2013-2014 już. Pierwsze kontakty nawiązałem z siłą wyższą. No, no, ja mam takie doświadczenie, że każdy ma jednak swoją własną siłę wyższą, tak? I tak tego doświadczałem w życiu, jak gdzieś przez to życie szedłem i gdzieś ta sprawa siły wyższej się, Marku, pojawiała. Ja doszedłem poprzez kontakt w snach z siłą wyższą, z wyższą inteligencją, też mogę powiedzieć, z wyższym porządkiem, z rzeczywistością ukrytą, niejawną, z porządkiem niejawnym. Ja doszedłem do tego, że na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jestem medium, jasnowidzem i uzdrowicielem. Mnie to zaprowadziło w tę stronę. To jestem zaskoczony teraz bardzo. Tak? Tak. Ja też jestem zaskoczony, bo muszę ci powiedzieć, Marku, że to nie działa tak, że ja dostałem na tacy to wszystko, wiesz, i tam była jakaś księga złota, wiesz, i ja tylko tak sobie tą księgę, wiesz, czytałem i tam wszystko było o mnie napisane i już teraz wszystko wiem. To jest, wiesz... Czy ty to jakoś praktykujesz teraz, czy...? Tak, super, znowu super, że to mówisz. No tak, no dzięki naprawdę, bo mistrzowsko naprowadzasz. To było tak, że jestem gdzieś około 2000, wydaje mi się, że to mógł być 11 na przełomie z 12. Ja się nie odnalazłem nigdzie, ani w sandze buddyjskiej, chociaż jest taka mała sanga, ja bym tam mógł chodzić, ale to mi jakoś nie pasowało, bo ja mam takie, wiesz co, poczucie, że tam jest trochę jak w kościele katolickim, tak troszkę, że tam wchodzimy też, rozdają wszystkim kartki, a tu macie taką mantrę i wszystkim to samo, a teraz wszyscy razem to robimy i tak dalej. I no w żadnym systemie się nie odnalazłem, a muszę ci powiedzieć, a inaczej, nie to, że muszę, a powiem ci, że bardzo długo poszukiwałem dla siebie takiego systemu filozoficzno-religijnego czy religijnego, który by mi odpowiadał. Nie znalazłem za cholerę. Dopiero gdzieś tam, myślę, że to podobnie jak z tym testem baltimorskim. Jestem w bibliotece wtedy mojej ulubionej przy ratuszu na Woli, bo ja od zawsze kochałem czytać i kocham. I znalazłem gdzieś tam taką książkę Marii-Louise von Franz Ścieżki snów. No i od tego się zaczęło. Bo ta przemądra babeczka, jedna z najbardziej oddanych i najdłużej współpracujących z tym Karlem Gustawem Jungiem współpracowniczek, po prostu napisała gotowe świadectwo, jak można pracować ze sobą poprzez sny. Mnie się wydaje w ogóle, że w Polsce to jest kompletnie nieznane, że to w ogóle nawet nie jest nisza, ale nie szkodzi. Ważne, że mi to pomogło, bo po prostu ja to przeczytałem od deski do deski z wypiekami i tam było w bardzo prosty, naprawdę, w mega prosty sposób napisane, jak można z tymi snami pracować, że wystarczy je regularnie, no w miarę przynajmniej regularnie, zapisywać codziennie. Ja mówię, że może wtedy nie zapamiętywałem 15, bo to też mi się tak zdarzało, ale tam część mi tych snów, wiesz, mogłem zapomnieć. Natomiast regularnie te sny codziennie zapisywałem. Maria Luisa von Franz napisała to w ten sposób. Bardzo mi się to od początku spodobało, bo ona pisała konkretami. Nie rozpisywała się konkret. Zapisuj sny i po czym tak przynajmniej z miesiąca albo z dłuższego okresu od deski do deski czytaj. I wtedy zobaczysz. To teraz już tak na koniec. To ty przez te lata, kiedy byłeś w tej terapii i już nie piłeś, to, tak. To w ogóle korzystałeś z pomocy u osób uzależnionych? Byłeś w jakichś, nie wiem, chodziłeś na meetingi? Tak, chodziłem na meetingi, ale przede wszystkim liczyła się dla mnie praca z Elą. To jakoś z pewnością chodzi też o to, że ja przede wszystkim się skupiłem na pracy z nią. Ja w tamtym czasie, jak do niej trafiłem, nie, po prostu nawet do głowy mi nie przyszło, żeby chodzić na meetingi. Potem gdzieś mniej więcej po roku, może nawet po dwóch latach, bardziej po dwóch latach, tak wiesz, byłem z takimi myślami, że chcę spróbować. Natomiast ja oczywiście z całym szacunkiem, wiesz, ja się na meetingach po prostu nie zaadaptowałem.
kiedy rozmawiam, bo często mówię moje świadectwo i ktoś mi mówi na przykład, że chodzi na meetingi, nigdy nie krytykuję, zawsze mówię, rób po prostu to, z czym rezonujesz. Ja meetingi finalnie po prostu, wiesz, we mnie nie zarezonowały, natomiast wziąłem stamtąd mnóstwo dobrych rzeczy, bo jakby ja bardziej robiłem, wiesz, nie analizę pracując ze sobą, tylko syntezę zawsze, coś gdzieś tam skądś coś brałem, więc bardzo doceniam to, że przez jakiś czas, powiedzmy na tych w sumie, ja wiem, 1000 meetingach pewnie byłem, bardzo doceniam, dużo rzeczy się tam nauczyłem, dużo rzeczy wziąłem i do dzisiejszego dnia, gdyby nie meetingi, to pewnie, wiesz, no nie mógłbym czasami pewnych bardzo istotnych, bardzo ważnych rzeczy mówić. To taki skrótowy mogę przykład podać, że tam zawsze słyszałem, że ludzie w kapitalny sposób tak meta opowiadali o sobie, czyli ta historia była taka, wiesz, że jak tego słuchałeś, to w ogóle ja nigdy nie wątpiłem w to, że to jest prawda, że to jest prawda tych ludzi. I tego pewnie mnie te osoby, wiesz, których słuchałem tyle razy nauczyły, że jak dzisiaj o sobie opowiadam, to też w taki sposób potrafię opowiedzieć, bo wiesz, dodam, że jak jesteś na meetingach i jesteś sponsorem czy sponsorką, to Jezu, no ale to wiesz, nie trzeba być na meetingu, żeby być sponsorem. Ja oczywiście nie robię takiego klasycznego sponsoringu, wiesz, jak na meetingach, ale nie od razu, ale z biegiem czasu, wiele lat temu zauważyłem, że do mnie, wiesz, mnóstwo ludzi po prostu jakby puka symbolicznie i oni chcą, mówią, takie komunikaty mi zawsze dają, słuchaj, poszłabym z tobą na kawę, opowiedziałbym ci coś o sobie, może coś byś mi z boku, wiesz, powiedział, może dorać mi coś. Wiesz co, ja robię fundraising w Greenpeace od w sumie już 7 lat, przekocham tę pracę, ja mam na tę chwilę 2120 osób, które przekonałem, w sumie razem z innymi organizacjami takimi jak SOS Wioski Dziecięce, Amnesty International, UNICEF, Wolne Lektury, inne, to mam już w tej chwili prawie 2700 osób, dokładnie 2661. Są ludzie, którzy twierdzą, że jestem w tym fachu, wiesz, legendą i że robię to po prostu doskonale, ale wiesz co, jest też tak, że jak stoję na ulicy, gdzieś tam w centrum, to oprócz tego, że kocham to robić, że to jest moja pasja, to dzięki tej pracy też, że tam stoję, to ja spotykam tych ludzi już od lat, tak? Z którymi też w jakiś sposób pracuję. To naprawdę, jeszcze raz to podkreślę, ja kocham moją pracę. Spotkałem tam po prostu mega, mega dobrych, fantastycznych ludzi. Natomiast ta druga część tego, co tam robię na ulicy, czyli możliwość, wiesz, bycia razem z ludźmi, towarzyszenia, wiesz, im w ich kłopotach, w mądry sposób czasami powiedzenie jakiejś informacji zwrotnej. Myślę, że to też bardzo, wiesz, wpływa na moje zdrowienie. Tak, że to też wpływa na moje zdrowienie w bardzo, wiesz, taki dobroczynny sposób, że ja... Zatrzeźwienie samemu jest trudne. Tak, tak, że ci ludzie chcą mnie po prostu, wiesz, że oni tyle lat już między nami, wiesz, między niektórymi z nich, a mną trwa ta relacja. Przechodziła też ona różne fazy. Ale kurczę, wiesz co, znam taką jedną osobę, której też zachowam anonimowość oczywiście, z szacunku dla niej. A tak powiem tylko o doświadczeniu, która, Jezu, wiesz co, to jest jakby taka osoba, że ona nie ma żadnych szans po prostu na normalność, naprawdę. Ona się nie łapie w żadne te, wiesz, tak jak są te pomidory i tam się zawsze wykalibrują, tu taki mały, tu średni. Ona się nie łapie, żaden jakby nie zbiera system takich ludzi jak ona. Ona ma po prostu jednego zęba, jak się tylko uśmiechnie, to oczywiście wiesz jak jest, nie? Każdy ją jakoś, wiesz, z góry później traktuje. Ale wiesz co, jeżeli, kurczę, nie wiem, ktoś tak jak przez to piekło, wiesz, przeszedł, nie? I został złamany, wiesz, przez to życie, nie? Że ja mogłem przewartościować dwukrotnie, wiesz, wszystko. I dzięki temu mogłem po prostu przejść tą metamorfozę, przemianę. I kurczę, wiesz co, wystarczy tylko być czasami z tą osobą i czasami coś mądrego powiedzieć, tak? Posiłkując się oczywiście tymi wszystkimi, wiesz, mądrościami, które kiedyś usłyszałem, nie? Elą, to co z Elą przepracowałem, usłyszałem z Rafałem Dziopą. Kurczę, to wystarczy być. Wiesz, że ci ludzie się po prostu pięknie potrafią zmieniać. No. To jest cud, wiesz, to jest cud. Takie bycie bezinteresowne, nie wiem, przy kawie. To niech ten cud trwa w takim razie. Słucham? To niech ten cud trwa w takim razie. No, kurczę, mam nadzieję, że tak. No. Krzysztof, dziękuję za to, że przyjechałeś tutaj. Ja też bardzo dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.